W tym filmie zajmiemy się znajdowaniem rozwinięć wyrażeń typu A dodać B do potęgi N tej, czyli rozwinięć dowolnej potęgi dwumianu. Dwumian, czyli suma dwóch składników do potęgi N tej. Pokażę Wam, jaki jest związek takiego rozwinięcia z kombinatoryką. Ze znanym z kombinatoryki symbolem Newtona n po k, który mówi nam, ile jest k elementowych kombinacji ze zbioru N elementowego. Jest to kolejny przykład piękna matematyki, który mam nadzieję Wam się spodoba, ale zacznijmy od kilku prostych przykładów, czyli obliczmy sobie potęgi dwumianu dla pierwszych kilku wykładników. Zaczniemy od najprostszego, czyli a dodać b do zerowej. Cokolwiek do zerowej to jest 1. Dobrze, dalej mamy a dodać b do potęgi pierwszej a dodać b do potęgi pierwszej to jest a dodać b po prostu. Teraz musimy obliczyć a dodać b do kwadratu. No i to jest pierwszy przykład, gdzie będzie coś do policzenia, no bo to jest po prostu a dodać b razy a dodać b. No i tutaj możemy skorzystać z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Względem, czyli rozdzielimy sobie to mnożenie względem tego dodawania. No to mamy A razy A dodać B dodać B również razy A dodać B. Tak. No i teraz znowu skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby wymnożyć ten nawias przez A, a potem jeszcze raz skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby wymnożyć ten nawias przez B. No to mnożymy a musi pomnożyć wszystkie składniki tej sumy, czyli będziemy mieli a razy a to jest a kwadrat, dodać a razy b, no i dodać b razy a, dodać b do kwadratu. b razy b. Teraz mogę zauważyć, że te składniki są podobne do siebie i je do siebie dodać, czyli będę miał ostatecznie a kwadrat, dodać 2ab, dodać b kwadrat. Większość z Was pewnie zna tak zwany wzór skróconego mnożenia na a plus b do kwadratu, ale nie zaszkodzi zobaczyć jeszcze raz jego wyprowadzenie. Teraz, następny w kolejności jest dwumian a plus b podniesiony do potęgi trzeciej. No, żeby to obliczyć, no to muszę wymnożyć trzy razy a dodać b przez a dodać b i jeszcze raz pomnożyć przez a dodać b. No, ale mogę skorzystać teraz z tego, że raz już pomnożyłem A dodać B przez siebie. No i to wyszło mi, wyszło mi tutaj. Więc skorzystam z tego i po prostu wystarczy, że to wyrażenie, które tutaj mam, pomnożę jeszcze raz przez A dodać B. To Zrobię to może taką metodą pod kreskę. Dopiszę tu sobie A dodać B. No i teraz muszę pomnożyć całe to wyrażenie. Przez, przez B i, ca... i dodać do wyniku mnożenia tego wyrażenia przez A. No to zacznę od mnożenia przez B. B razy A kwadrat to będzie A kwadrat B. Dodać 2AB razy B to będzie 2AB kwadrat i dodać B razy B kwadrat to jest B do trzeciej. Pomnożyłem to wyrażenie całe przez B. Teraz pomnożę je przez A. A razy a kwadrat to będzie a do trzeciej. Dodać 2ab razy a to będzie 2a kwadrat b. Dodać a razy b kwadrat. Czyli ab kwadrat. Przesuńmy sobie, żeby było troszkę więcej miejsca. I teraz muszę dodać te dwie linijki do siebie. Pierwsza pochodzi z mnożenia tego wyrażenia przez b, druga pochodzi z mnożenia tego wyrażenia przez a. Takie zapisałem, żeby podobne wyrazy były jeden pod drugim, więc to teraz bardzo łatwo będzie do siebie dodać. Mam a do trzeciej dodać, te są do siebie podobne, po prostu będziemy mieli trzy takie wyrazy: 3a kwadrat b, dodać 3ab kwadrat i dodać b do trzeciej. No i znalazłem wyrażenie na a plus b do trzeciej, że to jest po prostu tyle. Tą samą metodą mógłbym teraz dalej próbować obliczyć na A plus b do czwartej, czyli znowu to pomnożyć przez A plus b i tak dalej, mógłbym to kontynuować aż na przykład, nie wiem, do A plus b do dziesiątej, ale możecie sobie wyobrazić na pewno, że obliczenie tego, to zajęłoby mi cały dzień i na pewno nikt nie dotrwałby do końca tego filmu. Więc pokażę Wam teraz, w jaki sposób można znacznie szybciej znajdować te współczynniki, które tutaj występują w rozwinięciu dowolnej potęgi dwumianu. Do tego służy właśnie ten wzór Newtona, dwumian Newtona, o którym mówiłem na początku. Więc teraz napiszę po prostu, jak ten wzór wygląda w ogólności. Czyli chcemy obliczyć, ile jest a plus b do dowolnej potęgi n. No i wzór Newtona mówi nam, że to jest tyle, że to jest suma od k równego 0 do n. No i tutaj mamy współ... symbole Newtona n po k, które mnożą a w potędze n minus k RAzy b do potęgi k. To jest ogólny wzór. W tym filmie pokażę Wam, jak można wykorzystać go, żeby obliczyć to rozwinięcie na konkretnym przykładzie. W następnych filmach pokażę Wam, skąd ten wzór się bierze, a także pokażę Wam jeszcze szybsze sposoby obliczania tych współczynników, które tutaj są, tych symboli Newtona. Przypomnę teraz, Znany z kombinatoryki wzór, no bo to jest liczba kombinacji k elementowych ze zbioru n elementowego, i z definicji ten symbol Newtona n po k jest równy n silnia przez k silnia razy n minus k silnia. Jeżeli tego nie wiecie, to zajrzyjcie sobie do, do filmu z kombinatoryki na temat kombinacji. No dobrze, może to wyglądać dosyć skomplikowanie. Myślę, że dużo się wyjaśni, jeżeli spróbujemy obliczyć to dla jakiegoś konkretnego przykładu. No to zróbmy ten następny, którego nie chciałem liczyć starą metodą, czyli obliczmy sobie, ile to jest a dodać b do potęgi czwartej. Czyli w tym wypadku zrobimy ten wzór, zastosujemy ten wzór do, dla konkretnego n, -a, n równego 4. No więc mamy sumę od k równego 0 do n. Czyli pierwszy składnik sumy to jest ten, w którym k jest równe 0. Czyli mam 4 na dole 0. A do potęgi 4 odjąć 0, czyli do czwartej. Razy B do zerowej. B do zerowej to jest 1. Mogę tego nie pisać. Dodać 4 po 1, bo teraz k jest równe 1. Razy A do potęgi 4 odjąć 1, czyli do trzeciej. Razy B do potęgi pierwszej. Potem mamy 4 po 2, bo k jest równe 2 w tym składniku. A do 4 odjąć 2 czyli do drugiej b do drugiej. Dobra. No i dalej mamy 4 po 3 razy a do pierwszej b do trzeciej i na samym końcu mamy 4 po 4, I to już jest ostatni wyraz, dlatego że k zmienia się od 0 do n. n jest równe 4, czyli k przebiega zbiór 0, 1, 2, 3, 4. I tutaj mamy a w potędze n minus k, czyli 4 odjąć 4, czyli 0 czyli a będzie, a do 0 to jest 1, mogę to pominąć i będzie na końcu b do potęgi 4, bo k jest równe 4. Ok. Zastosowałem ten wzór dla przypadku konkretnego n równe, n równe 4. Teraz Pozostaje mi tylko obliczyć, może to zrobimy innym kolorem. Pozostaje mi obliczyć wartości tych współczynników, które tutaj są. No to mogę zrobić to z tej definicji, którą tutaj napisałem. I tym razem zrobimy to w ten sposób. Po prostu na piechotę z tej definicji wyliczymy te współczynniki, a w następnym filmie ja wam pokażę, jak można te współczynniki, czyli te dwumiany, te współczynniki dwumienne, obliczać dużo szybciej za pomocą tak zwanego trójkąta Pascala. Ale to będzie w następnym filmie. Teraz obliczmy po prostu wartości tych współczynników z tego wzoru. Czyli tutaj mamy tak: 4 silnia dzielone przez 0 silnia razy 4 silnia A do potęgi czwartej. Dodać 4 silnia dzielone przez 1 silnia razy 4 odjąć 1, czyli 3 silnia A do trzeciej razy B dodać 4 silnia dzielone przez 2 silnia 2 silnia tak, bo 4 odjąć 2 to jest 2 a kwadrat b kwadrat i dodać 4 silnia dzielone przez 3 silnia razy 4 odjąć 3 czyli 1 silnia a razy b do trzeciej i na końcu mamy 4 silnia dzielone przez 4 silnia 0 silnia, bo 4 do 4 to jest 0 b do czwartej. Dobrze. Teraz zauważcie pierwszą rzecz na którą chciałbym zwrócić waszą uwagę, mianowicie, że ten pierwszy współczynnik tutaj jest dokładnie taki sam jak ten ostatni tutaj. Natomiast ten drugi tutaj jest dokładnie taki sam jak przedostatni, tutaj jest tutaj pewna symetria, która zawsze w tym wzorze dwumiennym będzie występować. I ona jest związana z tym, że oczywiście jest symetria między A i B. To znaczy, ja mógłbym te literki zamienić miejscami, napisać B, dodać A, a wzór powinien wyjść taki sam no bo to są tylko nazwy. Cokolwiek tutaj nie wstawię, to, powinno, to nie powinno zależeć od tego, jaką nazwę wybrałem. Więc współczynnik przy A do czwartej powinien być taki sam jak współczynnik przy B do czwartej. Współczynnik przy A do trzeciej razy B powinien być taki sam jak współczynnik przy A razy B do trzeciej. Więc to jest akurat sensownie, że ta symetria tutaj występuje. No i jest jeden taki bez pary w środku tutaj. Dobrze, obliczmy teraz yy, następ, następnym kroku. Ile to się będzie równało wreszcie? Czyli 4 silnia przez 4 silnia, 0 silnia to jest 1 z definicji, 4 silnia przez 4 silnia to będzie po prostu 1, czyli będziemy mieli a do 4, dodać 4 silnia przez 3 silnia. 4 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4, dzielone przez 1 razy 2 razy 3. To wszystko się skróci, zostanie tylko 4, czyli będzie 4 a do 3 razy b, dodać. 4 silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4. Czyli 2 razy 3 to jest 6 razy 4. 24 dzielone przez 2 razy 2, czyli 24 dzielone przez 4 to jest 6. a kwadrat b kwadrat. Dodać ten słusznik jest taki sam jak ten, czyli mamy 4. a razy b do trzeciej. Ostatni jest taki sam jak pierwszy, czyli mamy dodać b do potęgi czwartej. No i tym sposobem udało nam się... Obliczyć wzór na A, dodać B do czwartej. W następnym filmie pokażę Wam, jak można jeszcze szybciej znajdować te współczynniki za pomocą trójkąta Pascala, a w jeszcze następnym filmie pokażę Wam piękny związek pomiędzy tym wzorem a kombinatorycznym wzorem na liczbę kombinacji. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów.